Hej, tu znowu Bolba i zagramy dzisiaj sobie w Tetrisa. Ja jestem czerwonym plockiem i mam 3 wysokości i 1 grubości. Nie, 4 wysokości i 1 grubości. Taki ze mnie hardcore. Nie ma miejsca dla słabych gości, chciałem powiedzieć, a wyszło prawie pogardy. Odnajdź prawdę, a będziesz fajny. Udowodnij, coś tam. 30 sekund do pojawienia się. Powinniśmy inwajdować, mamy blitza. Blitz równa się invade, ale czemu tego nie zrobiliśmy? Nice question. Talon na midzie, gold 3 ten typol jest. Ciekawe, czy dam radę na golda trzeciego. Jak myślicie? Jeszcze nie ogarniam. Nie ogarniam jeszcze tego. Zeda. Grałem nim dopiero 3 gry. Ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Nie będzie aż tak źle. With Jack ze Strint. No, mamy dobry late z Zedem, gdzie ja będę mógł sobie tą Caitlynkę bez problemu zburstować. Jeszcze ona ma nick z Shijide. Więc za ten nick to musi dostać w papę. Shijide, będzie sała dzidę. Szmata. Nie można zrobić tego, co zrobiłem. Co ten Zed zrobił? Tam pewnie w historii jest to opisane, ale jestem tak leniwy, że mi się za bardzo nie chce czytać. Oj, coś mi po ręce chodzi. A, jakaś muszka. Ale coś ten TPG Damage we mnie nie walnił. Zobaczymy. Z jest dobry, ale ten też jest skubany dobry. Zobaczymy, kto wygra te wymiany na 6 levelu. Czemu on nie dostał tej pasywy? Że tam 6% z HP-ka mu spada. Może nie miał połowy HP, bo to jest dopiero jak typek ma 50% HP. Ale dostał. Nie dostał. Ale zawsze mógł dostać. Jak on z CS-em? 8. Nie jest źle. Ale to już jest gold, to już jest inna liga, nie? My jesteśmy dopiero w silverze. Co prawda na tym moim drugim koncie już prawie platynkę dobiłem, bo się troszkę opieprzam. Ale gdybym się nie opieprzał, myślę, że dalibyśmy radę już tam dawno platynkę bić, może nawet coś wyżej. Ale dostał za 40, szmaciarz. On teraz nie wie, co się dzieje. Ale już dużo potów stracił. Już ma ostatniego pota teraz, a ja mam jeszcze 3. Fajne combo wylatuje z tego Zeda. Nawet na tak niskim levelu. On już manę nie będzie miał zaraz. Ajajaj, nie trafiłem. Kto niech w dżungli jest? Mumia, muszę uważać. Co prawda mam tego flesza, no ale z mumią to nigdy nie wiadomo. Co mnie tak do 40 FPS-ów zbiło? O, ale się wystraszyłem! Kurwa, typku, na chuj mnie straszysz? Kurwa, zjebałem to. Może się uda, ale... Nie uda się Chrysbloda już zdobyć na pewno. Muszę 1300 golda muszę zdobyć, bo chcę... O, shit. Nie zginę. Kurwa, zginę. Ale zjebawszy to. Chociaż, czekaj, może się uda go rozjebać jeszcze. On się nie spodziewa teraz tego, że my tutaj jesteśmy. Staw czoła cieniom, odnajdź prawdę. Ajajajajajaj. Nie wyszło. Gdybym miał Ignite'a czy coś. Czy cycuś chociaż. Fajnie się CS-uje nim tutaj na midzie. Dobra, ja się wrócę, mam 800 golda, dwa mieczyki sobie kupię. Do każdej ręki po jednym.
Ein zwei drei. Drei powiedziałem. Wszystkie techniki na niewolone. Muszę przynajmniej w CS-ie z nim wygrywać, to potem w lejcie będzie już... Ło! Co on kupił sobie? Wampirycznego kostura i jednego pota. Ja wiem, nie głupie. Ale mi się to póki co nie przyda, bo ja chcę pierwszy Brutalizera kupić. To mi da cooldowny, da mi damage i co najważniejsze, penetrację. Co ty robisz? Przegrasz ze mną wymianę, chociaż ja nawet speli nie miałem, bo wszystko już wyrzuciłem. Haha, ale go zburzdowałem. Dobra, teraz trzeba czekać tylko na manę i go zabijemy. Na manę, co ja gadam, tak jakbym ją miał. Na energię. Z to energiczny chłopak. Haha. Te joke'i. Dobra, zginie. Patrzcie, nie zginął, co za ciur. Dobra, zginął. Ale ciężko było. Myślałem, że go zabiję z tego ulta, ale nie wyszło, nie wiem czemu. Jakiś mały strasznie damage z tego wszedł. Jakie on ma sparo? Też ma Ignite'a i Flash'a, no tak jak ja. Dobra, trzeba farmić. I need to... Can I take? Kto mnie tu spamuje SMS-em z samego rana? Zsunę ten telefon, bo brzmi tu piszczało w słuchawkach, a to jest takie denerwujące. Motherfucker. O, zdjęcie dostałem jakieś. Dobrze, że ten talon ma mniej CS-a niż ja. Za 30 sekund postaram się go zburstować. Ale no ładny damage wchodzi. No zobaczcie, no co ja mam. Za 20 sekund powinienem go zburstować, ale nie obiecuję wam. Ma jakieś tutaj podkama niby, ale no... Co mu to da? Ma 7 level, ma ja mu zaraz niedługo 9. Ha! Ale go zrobiłem! Osiadł. Fuck you, mumu. Dobra, na szczęście mnie nie złapał. Będę musiał sobie bez blue poradzić, coś czuję, bo ten jack raczej mi nie da. Can I blue? Zaraz zobaczymy, co napisał. Skrywanie sekretów jest błędne. Dobra, chodź mi pomożesz. No nie pomożesz mi. Będę musiał sobie sam go zrobić. Sigir też ładnie z tego co widzę cesuje. Nie no dobra, dam sobie już sam radę. Czekamy na Zeda, co ja gadam, na Talona nam idzie, bo nie wiadomo... O, idzie tu. Uważajcie,
Tak pewnie sobie myślę o jakichś tam silwerek. To nie ma ze mną szans ten typek, nie? A tu proszę. Takie kalosze. Dobra, trzeba iść im tam pomóc. Let's go. Nie mają szans teraz. Dobra, see ya. Okej, okay, jeszcze talona. Ewa, trupy! Nie gram tak źle tym Zedem, nie? Chociaż mogłoby być lepiej, no tego nie ukrywam. Chodźcie, Drake'a. Równowaga jest słabością. No, dawaj, zaczynaj. Ciekawe, ile mu z tej pasywy wyrypie. Tylko muszę zobaczyć, kiedy będzie miał pół HP-ka. Nie wyrypałem, lol. Nie no, wyrypałem tam, bo widzę, że jest w pasywkach, ale nie widziałem po prostu, ile damage'a otrzymał. Jest, teraz to już będę mógł niedługo sobie kupić całego tego. Ale damage fajny, Jezus, jak to fajnie wygląda, jak się nim przyjemnie gra tym zadem. Myślałem, że Talon... Widziałem, jak Frogen grał na Talona, no to troszeczkę w dupę dostawał. Dlatego też myślałem, że to jest jakaś OP kontra. Może i jest, ale ten typek sobie za bardzo nie dał rady tutaj na mnie, z tego co widzę. 8 level. Gdzie mi brakuje? 2400, czyli jakieś 600 golda. No to zaraz powinienem otrzymać. Jezu, nowy pierwszy stan. Dobra. Trzech we mnie wbiło i jednego zabiłem. No, jakiś plus z tego jest, nie? Dobra, czy kupimy sobie te buty? Czy kupimy sobie joańskie buty? Umysłu sobie kupię. Talon dostał fraga. Nie. Zaraz trzeba będzie go zadupić, bo mam mojego double buffa. A tak to być nie może. Ale serio, jak na trzech to jestem zadowolony z tego co wyszło, bo trzech we mnie wpadło, ja zabiłem jednego jeszcze. W sumie mogłem uciec, ale nie mówię. Tak jak, kurde, nie gram jeszcze tak super OPZ-em. Staram się tą postać jakoś ogarnąć, bo jest naprawdę dobra, no idzie nią gry kierować. Dawaj. Nie? Myślałem, że będę miał fraga. Fajnie się robi te obozy tutaj. Bardzo, bardzo proste. Double bluff, double bluff, znowu u mnie. Trolololo, trolololo. Ale bardzo mały kolor ma ten kult. 40 sekund. Nie no, minutę. O, minutę równo, nie? Ciekawe, jak będzie na ostatnim levelu tego. Jezu, ktoś mi tu ciągle spamuje, no zaraz mnie coś trafi. Dobra, trzeba tu puszyć szybko. Ale z farmą, no ładnie tutaj wyrywałem do przodu, z tego co widzę. Dobra, puszniemy. Może postaram się jeszcze Redime skrzyć? Zobaczymy. O, jest Red. Jak ładnie. Znaczy chciałem powiedzieć był. Ja 13 level, zaraz on 9. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Oh.
Dobra, ja sobie wezmę to zaraz. I will take it when I back. Trochę łamany ten angielski, ale mniejsza. Dobra, poty mi się nie przydadzą. Teraz Kirofa sobie kupię. Dodam na tego, żeby mógł tego używać. Bo ja pod E mam. Pod E mam użycie tego właśnie slota z itemami. Wszystkie techniki dozwolone. Dobra, idę sobie po Reda. Ten Trynda powinien sobie tutaj poradzić bez żadnych problemów. Nie, jednak sobie nie poradzi bez żadnych problemów. Ja tam zaraz wpadnę i im pokażę, jak to się robi. No, ten GP nawet się nie wraca. No i jego pech. Serio, chcesz mnie uciec? Ale OP jest ta postać, Jezus Chryste. 143 farmy, 7-1. To będzie moja nowa postać, którą sobie mainuję, naprawdę. Zaraz jeszcze ktoś tu mi wpadnie, to go zadupię. Ile? Równowaga jest cechą głupców. Coś czuję, że to zaraz będzie mi wpadał. O, już trzech to nie zabije, sorry, ale... Już bym musiał być Frogenem, żeby trzech zabić. Ale Galio chyba dostał mojego double buffa. Nie, w sumie nie wiem to kto mnie zabił, czy Galio? Nie, Galio mnie nie zabił, bo pamiętam, że miał jednego fraga, więc double move musiał przepaść. Ale zobaczcie, teraz nawet ile by armura nie zrobili, no to i tak są w dupie, no bo tutaj mam plus 10 przebicia pancerza, a tutaj mam, że 35% pancerza ignoruje, no więc to jest OP. Dobra, trzeba iść mida, bo mi tutaj już spuszują buraki. O, trzeba zabić z... jak on ma? Talona. No ma Reda. A ja mam znowu ulta. Lord, zobaczcie na to. Mój team ma 10 fragów, a ja sam mam 9. Coś czuję, że będzie ciężka rozgrywka. Sam 5 raczej nie zabiję. Raczej podkreślam. Dobra, tutaj w niego trzeba wbić. Ej, no gdzie ty biegniesz? To ja też tam za tobą pobiegnę, co? Gorszy jestem? Gdzie jestem? GP. Dobra, już sobie go tam bij. Nie zabijesz go? Nie wierzę! Udało ci się zabić wroga. I ja cię kręcę. Ale to zrypaliśmy. No nic, nic. Zdarza się. I myślałem, że on go tam zabije, to już nawet nie leciałem. Ale się przeliczyłem niestety co do siły mojego towarzysza. Ciekawe kto będzie miał większego bursta w lejcie. Ja czy Talon? No ten talent teraz tego fraga to tak fartownie znowu flashnął się i z ulta tylko coś tam wyrypał, nie? A tak to on jest shitem. Znaczy no, ja wiem czy takim shitem, na pewno będzie tu burstował kogoś z nas. Mam nadzieję tylko, że nie mnie, bo ja tutaj sobie zrobię szybko krwiopijca. Potem Black Cleavera i będę leciał w tego. Będę leciał w Guardian Angela, więc tak łatwo to mu też nie będzie. No, zrobili już Drake'a. Nie można cofnąć tego, co zrobiłem. Ja postaram się tą Caitlyn zburstować. Jak coś, to najwyżej straci barierę. Nice.
ci się zabić wroga. Dobra, ja sobie wezmę blue. Ale to blue spada, no kilka sekund dosłownie. Dobra, ja będę poszował bota. Przyda mi się trochę farmy. Równowaga jest cechą głupców. Wróg się jest pustoszenie. Wróg 180 farmy! Czuję się jak frogem. Albo jak XP-ka. Teraz coś tu mi na pewno na japę wyleci, znając życie. Ale ja jestem pusher. I don't care. Udało ci się zabić wroga. No, 5 ich było. W dupę mać. Ale no wiem, że Caitlyn zbustuje nawet jak ma tego absorba swojego. Co ten Jax takiego robi? No trędziej Jaxowi by się przydało trochę farmy. Oho. Trenda sobie spadnie teraz. Nie ma szans przeżycia. Z Blitzu też. Chociaż... Nie no, Blitzu spadnie. Przeciwnik dominuje. Tutaj teraz. No przecież on nie ma drogi ucieczki. Ubijać się tam, ludzie. Kto się tam teleportuje? Kto ma teleporta? Aha, Trenda. Zniszczono twoją wieżę. Koniec serii. Fuck you, bitches! Fuck you! Nie zadziera się z Zedem. Ani z jego kompanami. Frajery. Ale ładny taki burst teraz wyszedł. Ja już mam 17 level. U nich ma Gangplank 15 najwyżej, a Talon ma 13. No a czemu uciekasz? Patrzcie jaki damage. Jakbym się w nim teraz wbił, to by zginęło. Nawet bez ulta. Zja. Ucieknę? Haha! Ale ocipki z nich. Patrzcie, jeszcze tego się postaram zabić. O nie. Nie! Jezus Chryste! Tak ładnie było. Musiałem tu spaprać, nie? Nie no, ale prawie mam już full builda, a jest dopiero 24 minuta. No ale 200 farmy, 16 fragów. 0 assist. So fucking noob I am. Chyba teraz będę wszystkie odcinki tej serii już tylko z Zedem grał, bo naprawdę tak mi się to postać podoba. Taka epicka jest po prostu. Czemu ja wcześniej nią nie grałem? Ona jeszcze chyba jakieś tam nerfy lekkie podostawała. O, z tego co mi wiadomo, ale i tak dalej jest taka OP. Zobaczcie jaki ja mam burst. Tu wychodzi 3500 bym zarypał podczas tego ulta. Znaczy z ultem dodając, nie? Masakra w ciur. O. Nice, wiedziałem, że dacie radę. Ja już tam biegnę. I'm coming! Ajajaj, dobra, nie będę się tam stringalał. Dobra, Reda sobie na spokojnie wezmę, pójdę wziąć.
Wezmę, pójdę wziąć. Okej, no spoko. Ty to kolwa. Teraz będą komentarze. Wezmę, pójdę wziąć kolwa 2013. Ja z tego biję? 300, a z tego 400, 500 prawie. No, jak ktoś ma armut, tam 400 powiedzmy. 18 level zaraz, ten tarararam, tarararararam. Trzeba kogoś osiedć. That fucking burst. No i po co wy już się tam wyrypaliście? Ja też niepotrzebnie się tam wyrypałem, przyznaję, sorry. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. So it's my fault. I baited you. Zobaczcie, jest 17 moich fragów, 30 w teamie. 20 w teamie, masakra, co? Mam... czekajcie, niech policzę. To by było... 70? Nie, 70. 70... 85% fragów, o ile jestem dobry z matmy. Ale nie dałbym sobie ręki uciąć. 85% chyba. Zniszczono twoją wieżę. We need to kill Talon Insta. No Talona, no okej. Okay. Kate is u Celesi. Kate is już, no co ona ma? 18 level. No dobra, bije się. Jest ten Drake, czy nie ma tego Drake'a? Nie ma. Ej, no potrzebuję stakować CBT. Sorry, memory. Ile mi jeszcze tam zostało? 8. Muszę. Wypierdalaj, ty, grę ci kieruje i jeszcze takie słowa do mnie. Chyba troszkę się pomyliłaś, dziewczynko, co? Albo chłopczyku. Dobra, spadam stąd. Bo tu się już coś niedobrego pewnie zaraz na mnie czaić będzie. Zobaczymy, może blue ich jest, to by mi się przydało teraz. Zobaczcie, już mam 400... 17 ADK, masakra, co? I 417 plus, znaczy 50% dodatkowo z tego, co zadam przez 3 sekundy. I dodatkowo 417 jeszcze mi dodaje, masakra. Tutaj trzeba zobaczyć. Nie, to Talona to tam... Okej. Okay. Koniec mizerii! Oh shit, motherfucker! Co za bullshit! Mamy zero wardów tutaj w tej dżungli! We need wards in enemy jungle to control it. Dobra, teraz wezmę barona. Fuck you guys, no Sivir, no. Weź się zamknij, nie denerwujesz. Nie wiedziałem, że jest 2 na 5. Gdybym wiedział, no to bym nie poleciał. A nie wiedziałem, bo nie ma wardów. No i kółko się zamyka. Dawaj, dawaj, Jax. Ja nie miałem smajta! Ja pierdolę, gdybyś miał smajta, to by inaczej w ogóle wyglądało. Nie, 2 sekundy do smite'a. Aaa, ja mogłem żyć tak... tak fajnie. Dobra, teraz muszę 15 CS'a znowu sobie wziąć. No, obej mi to. Szmulu.
ile jeszcze? 5. Dobra, wezmę sobie te dwa tutaj. Jednego sobie wziąłem. Bo jakiś szmul mi zabrał. Ile mi brakuje? To ja 700 niecałe. Ej no serio? Po co ci? Ej no ty! Zobacz jaki ja damage walę, jak i ty, i ja siadam na... Na kogo chcę, a ty nie możesz. Ja pierdolę. Co to jest za typiara? Skąd ją wzięli w ogóle? Jakiś fight by się przydał 5 na 5 tak jak teraz. Miałem na sobie dwóch carry. Czemu tutaj nikt damage'a nie wali? O, w dupę. To jest GG, well played. No, nie mamy żadnych szans. Zobaczcie, ja mam 18 fragów i 22 ma cały team. Rzuciłem się na tą Caitlyn, ona miała tam GA, no i dlatego gówno zrobiłem. Znaczy, no zabiłem ją, nie? Tego prawie też zabiłem, ale gdyby ta Caitlyn szybciej spadła, nie miała tej UGA, to myślę, że dałbym radę zabić obydwu. Chociaż ten GP strasznie damage wali też. Ale gdybym ja też miał GA, no to wiecie, to bym nie padł. Ale troszkę też głupio zrobiłem, bo nie powiem czemu się wbiliśmy, jeżeli oni mają Barona, nie? Teraz sobie tak uświadomiłem, że to było strasznie głupie. Jezu, Jax ma 14, level, ja 18 już chyba z 5 minut. Dobra, potrzebuję 300 golda. Nie no, w sumie troszkę więcej, bo bym sobie kupił jeszcze pota. O, zobaczymy, może ich blue się pojawił. Pojawił się. I zniknął! Ale śmieszny jestem jak zawsze. Dobra, mam GA. Teraz jeszcze 200 golda potrzebuję. 350, sorki. Dobra, o, Drake'a weźmiemy. Jezus, czemu oni tutaj padają mi? Trzeba ich pozabijać, przynajmniej tę Caitlynkę. Równowaga jest słabością. O, motherfucker. Ja nie wierzę. O kurde. Dobra, mam GA. Poty sobie nakupuję jak wstanę. Ej no, dwóch zabiłem. Mumie i nie, Talona i Caitlynkę chyba. Pretty useless. Nie no, wlejcie. Mi się wydaje, że to wygramy. Wlejcie to w moim słowniku oznacza, jak już wszyscy mają full buildy. Ale chyba nawet do takiego czasu tutaj widzę, że nie dojdzie. A w ogóle, zagrałem sobie jednego rankeda. Tak o tutaj, bo raz przegrałem, bo mi wtedy neta wywalało, buksplaty siedziały, tam różne cudy... Co mi będę tego jeszcze poszukać? Różne cudy siedziały. Aha, buty mogę sobie ulepszyć. Różne cudy się działy i dlatego postanowiłem jednego sobie dobić. Tam plus 5 dostałem i wszedłem do serii, ale jak widać, no tej serii niestety nie wygramy. Albo w sumie bym musiał następne dwa wygrać, no to może by coś z tego wyszło. Dobra, idę po blue. Muszę jeszcze ogarnąć tego Zedego, mechanizmy, tak wszystko totalnie, nie? No nie ma, już mi ktoś zarybał.
Więc z baronem ja bym miał z 500 APK, ADK. Zostaw mi to. Cieciu malinowy. Ty będę potrzebowałby jakiegoś survi, coś w typu GA. No, świetnie, nie przeszedł mi przez ścianę. Ale redaj, tak nie ma. Co to ma być? Sorry, ale Exost niszczy jednak Zeda. No nie wierzę. No i co ja tu miałem zrobić? Shit, motherfucker! Oj, sam nie ugram, sam nie ugram. Dziewiętnaście fragów, moi 25 teamowy. Jezu, naprawdę, no sorry, że tak na nich flamuję, no ale no sami byście się wkurzyli, nie? Jax 0.9, Blitzcrank 1.5, Trynda 1.7, no i Sivir 4.3, no to jakieś te staty są jeszcze. Przeciwnik pokonany. No i padasz, trendzik. Ten ma... Co on może ten tak szybko biega? Frag. O, ale zrypał. No, padnie. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Nie miał żadnych szans na przeżycie tego. Patrzcie, czy miała go zabić? Koniec serii. Dwa hity. 3/4 HP stracił. Ale prawie uciekłem im tam wtedy. No to też ładna akcja z mojej strony była. Gdyby nie znowu ten GA Caitlinki, no to bym znowu miał fraga, albo nawet dwa. No, co oni tak mi tutaj dżunglę counter-dżunglują? 300 CS-a mam. Już tak potem przestałem CS-ować, nie wiem czemu, ale z początku fajnie mi się CS-owało, a potem już mi się nie chciało może. Ile mam? Dobra, max. Co barona robią? No idź tam, co się srasz? Dobra, jest baron. O, mumia tu sobie stoi. Trzeba ją tam obić. No spadaj! Typi, głupi. Jezu, co to Blitzcrank było? No serio. Równowaga jest słabością. Osier. A ten ult to był, bo... Aha, okej. Nie poddajemy się. Może jeszcze coś z tego będzie. To jest bardzo małe prawdopodobieństwo. Ale zawsze jakiś jest. Fajnie Zed biega tak szybko, tak ręce do tyłu jak Sonic. Czysto niby. Nie pomnie. Ale zabiłem, no ale no znowu mają drugiego barona, no. Zero jakiejś kurwa w ogóle inicjatywy na rozegranie tego meczu oni mają. Zero, totalnie zero. Oh.
Gdybym ja to wszystko im pisał na czacie, to ja wątpię, żeby oni już ze mną grali. Ale póki co, no to póki gadam sobie pod nosem, no to jest spoko jeszcze. Wiedziałem, że to się kurwa tak skończy, że ona na dwa hity się złoży. Jax 09, no kurwa. GG, well played. Nic innego nie mogłem napisać. Więc póki co będę się z wami żegnał i zapraszam na ekran końcowy. Hej! Dobra, jesteśmy już na ekranie końcowym. Możecie sobie zauważyć, no obrażenia zadane, no kurwa. Przecież miałem najwięcej, tak ładnie mi szło. Niestety to jest gra teamowa. I nic z tym nie zrobię. 18k więcej do mnie miał Gangplank, też ładnie rozegrał. No i to było na tyle. Będę się z wami żegnał, zapraszam na Facebooka, do lajkowania tego filmiku, patrzenia w opis, co tam mam ciekawego i udostępniania znajomym. Więc póki co żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!